Na rynku nieruchomości panuje w tej chwili po pierwsze niepewność. Wiele osób nie wie, co robić i na przykład jeden z naszych widzów napisał do nas takie pytanie, czy mając gotówkę warto teraz poczekać na zakup do kwietnia 2024, jak się przewali ten cały szum związany z bezpiecznym kredytem i jak ceny znormalnieją. No i właśnie chcę z Krzysztofem Bontalem porozmawiać o tym, czy ceny znormalnieją, czy w ogóle ten bezpieczny kredyt jest teraz tak ważnym czynnikiem w kupowaniu? No to ja podtrzymuję swoje zdanie, że 2024 rok, jeżeli nic się nie zmieni, a wszystko wskazuje na to, że nic się nie zmieni, czyli idziemy właśnie tak jak powiedziałeś, zgodnie z ustawą, że on będzie realnie będzie bez bezpiecznego kredytu. Nie wiem, czy to będzie trend, ale zaczynają niektórzy mówić, że mając nawet dobre zarobki, nie mają zamiaru kupować w tak drogich miejscach, skoro im praca. Jest takie polskie przysłowie, czy powiedzenie, które mówi: na dwoje babka wróżyła. Ale dziś, zgodnie z powiedzeniem, z przekleństwem chińskim, żyjemy w ciekawych czasach. Ja bym powiedział, że na czworo babka koalicyjna wróżyła. Czy nasz rynek bardziej podlega w tej chwili takim bodźcom ze strony polityków? I na te bodźce jeszcze będziemy czekali, bo moim zdaniem to koalicja musi uzgodnić między sobą, co chce zrobić z rynkiem nieruchomości, czy też tym rynkiem kierują prawa popytu i podaży. Powiem też, że inny nasz widz napisał o tym, że on pracuje w IT i stwierdził, że Warszawa ma takie ceny, on zarabia dobrze i nie ma zamiaru przepłacać, wynosi się do Łodzi, więc dla Łodzi może to szansa. Bezpieczny kredyt, czy kasa się skończy? Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Te same wykresy, te same dane znajdziesz w takiej statycznej formie na stronie cymen24.pl. No i tak, cześć Krzysztofie, po pierwsze. Po drugie, pokazałem taki krótki wykres tego kredytu. Rozumiem, że go za chwilę skomentujesz. Jasne. Dzień dobry Państwu. Cześć Tomku. Tak, tak, wrócimy do tego wykresu. Ten wykres jest bardzo ciekawy, wielomówiący, ale dlaczego chciałem powiedzieć o tle? Bo wiemy dzisiaj o rynku, że nic nie wiemy. Różne portale internetowe zarzucają nas różnymi danymi. Jeden z portali, czy dwa nawet portale, prezentują nam informację, że ceny rok do roku wzrosły o 12%, ale jednocześnie sam portal mówi, że jak doliczymy inflację, to w zasadzie rok do roku może o 5%, ale tak naprawdę od jakiegoś czasu spadły. Kolejne portale, ja tutaj specjalnie też nie pokazuję ich, kto to jest, no bo nie chcę piętnować, czy też nie chcę krytykować kogoś, pokazują zmiany. W Gorzowie ceny spadły, to jest kwartał drugi do kwartału trzeciego 2023. W Gorzowie spadły, w mieszkaniach jedno- i dwupokojowych, w Olsztynie w jednopokojowych, w Szczecinie dwupokojowe spadają. O, spore spadki. W Kielcach rosną 9, w Toruniu, w Warszawie 9,1, w Toruniu 9,9. Te wzrosty. Jaka jest prawda? No to jest chyba trudno powiedzieć. Ja powiem jedną rzecz. Te portale, wszystkie portale prezentują nam ceny ofertowe, odnoszą się do cen ofertowych. Tu kolejny portal jakiś chwali się zmianami: Katowice plus 27% rok do roku, Kraków plus 22%, Białystok tylko plus 9%, Gdańsk, Radom plus 5%. Problem polega właśnie na tym, że są to ceny ofertowe. I musicie Państwo pamiętać jedną rzecz. Wyobraźmy sobie teoretyczną transakcję. Ktoś w styczniu wystawia swoje mieszkanie na sprzedaż. W lutym, w marcu on mniej więcej zawiera z kimś umowę przedwstępną, ustala warunki transakcji. W maju ta transakcja się finalizuje, został na przykład podpisany kredyt albo on zebrał pieniądze, została podpisana umowa ostateczna. I ta transakcja znajduje się w raportach pokazywanych publicznie dopiero gdzieś w lipcu, może w sierpniu. Czyli tak naprawdę od lutego, gdzie zaszła transakcja, bo wtedy te strony uzgodniły warunki, do sierpnia albo do lipca, to my o tej transakcji nie wiemy i posługujemy się cenami ofertowymi. I cechą cen ofertowych jest to, że jak ktoś zgłasza swoje mieszkanie, to on uważa: moje jest mojsze, moje jest najlepsze i moje w związku z tym, choćby było takie samo jak tamto, droższe. A poza tym czytam
widzę te wzrosty publikowane w mediach cen, więc ja przecież nie mogę dać taniej. Wobec tego te ceny ofertowe rosną. A czy ceny transakcyjne tak rosną? Zobaczymy, ale musimy poczekać na dane. Chyba jako pierwszy opublikuję je wkrótce Narodowy Bank Polski, ale to jeszcze cierpliwości. Krzysztofie, powiedz nam w ogóle, co dzieje się na rynku i zacznijmy od rynku kredytów, bo to jest jak gdyby twoja działka. Ceny wzrosły, to wiadomo, ale z przyczyną i co tu widzimy na tym wykresie zrobionym przez BIK? Tomku, ja przede wszystkim to jeszcze słowo chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś, bo jedno to różnica w czasie między wystawieniem a samą transakcją, to tutaj już to o tym wspomniałeś, ale druga rzecz jest taka, że trzeba brać pod uwagę jakieś źródło danych, tak? Jaka jest ta big data poszczególnych raportów. No, trzeba brać pod uwagę, że te portale biorą te dane ze swoich zasobów. I jeżeli teraz jakieś osiedle, jakieś oferty są w jednym portalu, a w drugim go nie ma, to już nawet tutaj może wynikać różnica, tak? I my będziemy jeszcze dosyć długo zarzucani danymi, które no nie do końca muszą być spójne. To jest nawet zrozumiałe, no bo skądś te dane na bieżąco trzeba brać, a jak wiemy, na razie to takiego jakiegoś ogólnego źródła tych danych nie ma. Tam miał być chyba portal robiony o nieruchomościach, o cenach transakcyjnych, pamiętasz, ale chyba na razie cisza o nim. Ceny ofertowe też, trzeba pamiętać, są niezweryfikowane transakcją. To są dwie zupełnie różne rzeczy. I trzecia sprawa, to też mamy taką sytuację, że kiedy na rynku jest ożywienie, wybierane są na początku ceny te nieruchomości tańsze, takie powiedzmy na tańsze albo takie bardziej postrzeganych jako realne cenach, no to jak one znikają, to zostają w tych ofertach te droższe, które po prostu ciągną cenę w górę. Już nie wspomnę o tym, że niektóre oferty są multiplikowane przez wiele ogłoszeń agencyjnych i portale zazwyczaj nie podają, czy to jakokolwiek filtrują, ale przejdźmy do tego wykresu. No tutaj mamy informacje o tym przede wszystkim, ile zostało udzielonych kredytów we wrześniu 2023. To są dane, które kilka dni temu zostały opublikowane przez Biuro Informacji Kredytowej, czyli chyba no rzetelniejszego źródła akurat nie mamy i na tym się będziemy zawsze opierać. I świeższego w każdym razie. Świeższego to po pierwsze, tak, dokładniejszego. Natomiast co mamy? No ewidentnie widzimy ten słupek tutaj niebiesko-żółto-zielony z czerwoną kropką ostatni, że jest dużo wyższy niż poprzednie. Wygląda to jak odbicie. Natomiast co on pokazuje? On pokazuje, że w samym wrześniu zostało udzielonych ponad 18 tysięcy kredytów. To jest no, dosyć dużo. To jest bardzo dużo, ponieważ jeszcze zimą mieliśmy udzielane tam 6-7 tysięcy kredytów w jednym miesiącu, więc różnicę widzimy ogromną. Co ciekawe natomiast, tutaj zaznaczyłeś to kolorem żółtym, o właśnie, to jest to coś, czyli pół tego słupka, a dokładnie 51%, jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, to jest bezpieczny kredyt 2%. Czyli ten rozkład kredytów zwykłych czy preferencyjnych mamy dzisiaj pół na pół. Połowa uruchomionych kredytów, podpisanych umów, to był zwykły kredyt, połowa to był bezpieczny kredyt. I o tyle, o ile normalne jest i spodziewane, że ilość tych bezpiecznych kredytów będzie rosła, no bo mamy coraz więcej analiz zakończonych i one się finalizują, o tyle no trochę chyba zaskoczeniem jest, tak przynajmniej ja uważam, to, że poziom zwykłych kredytów dalej nie spadł, tak? No bo było no jak nie spadł, przepraszam. W stosunku do ostatniego miesiąca, no bo zakładaliśmy, że jednak dosyć, że zwykłe kredyty to jest efekt przedlipcowy, tak? Przede wszystkim, czyli że to są transakcje osób, które gdzieś z obawy o bezpieczny kredyt próbowały to wyprzedzić i składały wnioski już nawet maj, czerwiec, lipiec. Wejdę ci, Krzysztof, w zdanie. Widzę te przyspieszenie tych wniosków tutaj, bo to jest ten początek, kiedy jeszcze nie było kredytu tego 2% i to są kredyty zwykłe i one tymi czerwonymi kropkami zaznaczone jest poziom kredytów tych zwykłych. One faktycznie
lekko urosły, bo jest 8800 we wrześniu i tam 7900 z kawałkiem było w sierpniu tych zwykłych kredytów, no ale to jest mniej niż 11,5 tysiąca w czerwcu. Oczywiście. Tomek, to jest mniej, ale odnieś się do tego, co było przed tym takim, no, tym wzrostem, tym takim wybuchem zainteresowania. Zobacz, ten środek, czyli to dno, to tam masz na poziomie, nie wiem, 7 tysięcy, 6-7 tysięcy. To tak wygląda, więc mieliśmy ten wystrzał do góry właśnie z powodu tej obawy. No i jak te transakcje zostały zrealizowane, te kredytowe transakcje, no to przecież zobacz, ja się spodziewałem, że jednak my będziemy gdzieś tam trochę niżej niż 8 czy 9 tysięcy zwykłych kredytów. To nie jest to, że wzrost, że jest fajnie, że super idzie, ale jednak 9 tysięcy zwykłych kredytów, w momencie kiedy część została przesunięta też klientów do bezpiecznego kredytu, to całkiem niezły wynik na rzecz. I tak i nie, bo to jest mniej niż było. Te 8800 dokładnie wrześniowe, to na tego w porównaniu z tym, co było 2 lata temu, to jest wynik, bym powiedział, marny. I z tego też wynika problem na przykład dla deweloperów. Jeżeli dzisiaj chcesz budować mieszkania, to powiedzmy sobie tak, od pomysłu do wykonania to mija 4, może 5 lat. Od wejścia na budowę do skończenia budynku 2 lata. Oczywiście możesz sprzedawać w trakcie tego procesu, ale to pokazuje, że jeżeli dzisiaj podejmujesz decyzję o budowie, to musisz zastanowić, czy za 3-4 lata będziesz miał, albo za 2 lata będziesz miał nabywców na te mieszkania. A w tym momencie zachodzi takie podejrzenie. Patrzę się jako deweloper, widzę, że na razie stopy procentowe jakoś nie bardzo spadają. Boomu specjalnego i szału na te kredyty zwykłe nie ma. I jest tylko nakręcanie tego programu bezpiecznym kredytem. I teraz rodzi się we mnie takie pytanie. Przecież ja jako deweloper przeczytałem sobie ustawę, zobaczyłem, jakie pieniądze są przeznaczone i widzę realizację bezpiecznego kredytu. I ja się zaczynam zastanawiać, czy ten temat w ogóle nie zostanie wstrzymany. Chociażby na podstawie tej ustawy. Ja nie mówię na razie o decyzjach żadnych politycznych. Co sądzisz o tej realizacji i w ogóle o szansie na wstrzymanie tego programu? Znaczy po ostatnim w tym tygodniu odczycie informacji na temat tego, na jakim poziomie mamy wykorzystanie tych środków, tak? Chociaż może nie dokładnie, ale na podstawie złożonych wniosków i uruchomionych kredytów, to ja podtrzymuję swoje zdanie, że 2024 rok, jeżeli nic się nie zmieni, a wszystko wskazuje na to, że nic się nie zmieni, czyli idziemy właśnie tak jak powiedziałeś, zgodnie z ustawą, że on będzie realnie będzie bez bezpiecznego kredytu 2%. Dlatego, że w tym tygodniu ostatnim przybyło 3000 wniosków, około, tam niecałe 3000 i przybyło 3000 umów. Mamy już złożonych według Związku Banków Polskich około 70 tysięcy wniosków. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii to jest w ogóle o 10 tysięcy więcej, czyli tam już pod 80 tysięcy podchodzi, ale tutaj nadal nie znamy metodologii, więc kolejny raz się nie będę do tego odnosił. Ale obie instytucje podają, że jest 24, prawie 25 tysięcy podpisanych umów kredytowych. Tak? Czy ze względu na to, na ile tych pieniędzy miałoby starczyć z tego budżetu? Dodam jeszcze, Krzysztof, że te 24 tysiące ponad, to podajesz informację, którą znamy ostatnio z 19 października. Dokładnie. W chwili, kiedy Państwo będziecie słuchali tej audycji, to już na pewno jest o kilka tysięcy więcej i tą informację pewnie poznamy lub zostanie ona upubliczniona. Na razie jej nie mamy, tak? Oczywiście, ale dodałbym 3000 tygodniowo, bo taki dzisiaj mamy ten poziom i po tym, co widzę w bankach, no to on się cały czas utrzymuje, więc nie sądzę, żeby tam jakieś były duże odchyłki. Średni kredyt, on już doszedł prawie do 400 tysięcy, tam jest 399-400, coś takiego, tak? To ty doskonale wiesz, że to jest, sam wspominałeś o tym, że to jest wyższy kredyt niż został zakładany w opinii skutków tego projektu. Tak, tak 320 tysięcy zakładano średni kredyt. Dokładnie, no to zobacz, no to mamy 1/4 więcej, mamy 25% wyższy kredyt, tak, niż ten zakładany, bo 80 tysięcy jest więcej. No tutaj na 2023 rok zakładano 10 tysięcy kredytów. Przez to, ale przez to, że znamy ten średni kredyt i ilość umów,
możemy policzyć, ile już na 100% zostało wykorzystane. Tak? Czyli już nawet nie zarezerwowane, tylko wykorzystane, bo te umowy są już podpisane i tam prawdopodobieństwo, że któreś się, nie wiem, wywrócą, to jest tam jakiś błąd statystyczny. No i co mamy? No, liczenie było takie, według liczenia, że tych kredytów z tego budżetu na 2024 rok i 2026 starczy na 40-42 tysiące kredytów, tak? No na 50 nawet i na 16,4 miliarda sfinansowanych kredytów, a już mamy ponad... Już mamy 10. No mamy ponad 10, bo tydzień temu było 97 miliardów. Dlatego, ale tutaj się odnoszę, to co kiedyś mówiłem, się tutaj odnoszę do umów, a rezerwacja środków i wykorzystanie środków jest po rejestracji wniosków, czyli o ile więcej zostało do tej pory zarejestrowanych wniosków, tak? Jak my mamy już 24 tysiące umów, gdzie 3 tysiące miesięcznie jest podpisywanych, przecież mamy 10 tygodni do końca roku. 3 tysiące tygodniowo. Powiedziałem miesięcznie? Tygodniowo, oczywiście. Mamy 10 tygodni do końca roku, to nawet gdyby ta liczba spadała, niech ona spada do 1000 na koniec roku, to nie ma znaczenia. Przyjmijmy średnią 2000 tygodniowo. To mam 20 tysięcy następnych wniosków. Przepraszam, umów. Czyli mamy już 45 tysięcy umów podpisanych do końca roku. Budżet się skończyłby, gdyby tyle było złożonych wniosków. A 45 tysięcy podpisanych umów, to znaczy, że w banku leży jeszcze kilkanaście, nie wiem ile, tysięcy wniosków, które zostały zarejestrowane. Czyli ja się obawiam jeszcze jednej rzeczy, że nie to, że zostanie ten budżet wykorzystany, że on będzie przekroczony i nie ten poziom 830 milionów, kiedy on ma być wstrzymany, tylko całkowity budżet 941 milionów, który był przeznaczony na kredyty. I co będzie, jeżeli, nie wiem, do końca grudnia 2023 roku zostanie zarejestrowane tyle wniosków, że budżet na nie będzie wynosił na przykład miliard, czyli więcej niż w ogóle zaplanowano. No i teraz teraz dochodzimy do zagadki. Dodam tylko jeszcze jedno, żeby być sprawiedliwym. Podaliśmy dane o ilości pieniędzy jakby przeznaczanych na ten program, ale też trzeba pamiętać, że te 941 milionów było pieniędzy na te dopłaty do kredytów, było kalkulowane przy założeniu, że te kredyty będą występowanie o nie będzie w miarę systematycznie, a nie, że wszyscy się rzucą ura i w ciągu 4 miesięcy wykonają ponad 50% planu przeznaczonego na 18 miesięcy, ale też zakładano jakąś wysokość tych dopłat. I wysokość tych dopłat będzie zależała tak naprawdę od wysokości stóp procentowych, no tam różnych wskaźników kierowanych tym programem. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły. Może się okazać, że na szczęście inflacja będzie spadać i stopy procentowe te normalne będą niższe, wobec tego dopłata taka procentowa będzie niższa. Zobaczymy, czy tak będzie. Do tego tematu jeszcze stóp procentowych za chwilę chciałbym wrócić, ale chcę jeszcze poruszyć jedną rzecz. W związku z tym ten deweloper, który patrzy się na to wyczerpanie tego kredytu, on dzisiaj nie wie, budować czy nie budować. Odpowiedź deweloperów jest, bym powiedział, taka mocno wstrzemięźliwa, jak na skalę zainteresowania tym kredytem i ożywienie wywołane na rynku po stronie zakupów, to oni bardzo mało budów rozpoczynają, trochę więcej niż wcześniej, ale nie wiedzą, bo jeżeli tego programu nie będzie za rok albo za półtora, no to czy oni skąd oni znajdą nabywcę? Teraz możemy zastanawiać, czy znajdą tych zwykłych kredytobiorców. Gotówkowi niektórzy, co powiedziałem, ludzie mówią, ja nie chcę już kupować w Warszawie, wyniosę się do Łodzi, to jest w końcu niedaleko, raz w tygodniu mogę do biura przyjechać i pracować, bo mam taką pracę, że tak mogę pracować, zarabiam dobrze, dlaczego mam płacić tak koszmarne pieniądze za mieszkanie gdzieś jeszcze na obrzeżach Warszawy w dodatku, to mogę równie dobrze mieszkać w Łodzi. Takie zaczyna się myślenie wśród ludzi. No i teraz jest sprawa polityczna. Obiecano bezpieczny kredyt 0%. Osobiście mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale jeżeli dojdzie, to na przykład zawsze można powiedzieć, modyfikujemy ten program i wprowadzamy ograniczenie maksymalnej ceny metra kwadratowego mieszkania, które finansujemy tym programem. I to też zmienia optykę deweloperów, zmienia optykę tego rynku. Czy podzielasz takie obawy? Ale to ja nie wiem, znaczy to ostatnie twoje zdania, to nie wiem, czy to jest obawa, tak? To bardziej takie przewidywania, co się może zdarzyć i jak to może wyglądać.
To, że polityka już tutaj weszła w finansowanie mieszkalnictwa ostro w ostatnich tygodniach, no to wiemy i dużo będzie uzależnione od tego, co my do końca roku usłyszymy. No bo to, co powiedziałeś, to, że deweloperzy sceptycznie trochę do tego podchodzą, no to jest jasne, bo jeżeli ktokolwiek prowadzi jakikolwiek biznes, no to patrzy w jakiejś perspektywie przyszłości, czy on na swoje usługi, na swoje towary znajdzie klientów. Tutaj tej pewności tak naprawdę nie ma. W ostatnim tygodniu mieliśmy trochę wysypu takich informacji z rynku, że jest duży wzrost rozpoczętych budów. No ja bym raczej to tak między książki włożył, bo tak, jest wzrost rozpoczętych budów, ale na jakiś bardzo duży wzrost, to ja bym tego za bardzo duży wzrost nie odbierał, na przynajmniej na kanwie tego, co my mamy, tych wzrostów cen nieruchomości, tak, właśnie spowodowanych bezpiecznym kredytem. A to zależy, Krzysztof, jak patrzymy, bo jeżeli patrzymy od dna, które było, wiesz, jakiś czas temu, no to można powiedzieć, jest duży wzrost. Jeżeli patrzymy na to, co było dwa lata temu, to jest nadal ogromny spadek, tak to... Tak to niestety dokładnie wygląda. Tak jest. No to odniesienie do najgorszej sytuacji na rynku, no to już, no już chyba wszyscy zakładamy, że no już nie chcemy, żeby było gorzej, no chyba już będzie lepiej. Coś ten bezpieczny kredyt jednak zrobił po tej stronie podażowej. No to nie jest tak, że on tylko nakręcał popyt. On bardzo nakręcał popyt, no ale jednak kilku tych deweloperów zostało posuniętych do tego, że podjęło tą decyzję, że jednak będzie budowało. Natomiast dopóki oni nie będą mieli, ja nawet nie powiem gwarancji, ale takich perspektywy tego, że klienci będą mieli za co kupić. Dzisiaj, jeżeli wytniemy z rynku bezpieczny kredyt, no to my zostajemy przy jeszcze wzrostach, które mieliśmy cen nieruchomości, my zostajemy w sytuacji, którą mieliśmy, nie wiem, w marcu 2023 roku. O nie, może w kwietniu, dlatego że tam te bufory były jeszcze poluzowane i one zostają poluzowane delikatnie, tak? Ale wracamy do oprocentowań prawie takich, jak mieliśmy wtedy, bo no właśnie, pozwól mi taką rzecz, że pokażę, chciałbym, żebyś skomentował dwa takie wykresy na szybko, bo tutaj jak mówiłeś poprzednio, też pokazałem na chwilę wykres stóp procentowych i to gdzieś mamy tutaj, tu gdzieś mniej więcej na tym poziomie, to są polskie stopy procentowe, mamy połowę 2022 roku i to nie były jakieś tam poziomy 6% czy iluś, tylko to było gdzieś tam, tu jest skala dla Polski, 4 z kawałkiem mniej więcej procenta. I teraz spójrzmy się na ten wykres jeszcze raz kredytów mieszkaniowych, które gdzieś też w połowie tego, można powiedzieć, tutaj stopniowo spadały, bo były coraz droższe, te stopy procentowe rosły i one, można powiedzieć, wymarły gdzieś w połowie 2022 roku, druga połowa, no to w ogóle dno i dokładnie tak samo wygląda na wykresie rozpoczynanych budów przez deweloperów. Zapaść w budownictwie rozpoczęła się w połowie 2022, bo nie było komu budować. Po prostu widać było brak chętnych. Całego rynku pasjonaci płacenia gotówką i ci, którzy mają możliwość kupowania gotówki bez kredytu, całego rynku oni nie utrzymają. Udział klientów kredytowych w naszym rynku mieszkaniowym jest po prostu ogromny. Wiesz, ale ten spadek, który właśnie pokazałeś, że już w połowie 2022 roku, on wynika też z tego, co my mamy w głowach. Znowu z tego kontekstu, do czego my odnosimy. My pół roku wcześniej mieliśmy oprocentowania, klienci mieli oprocentowania 2-3%, a tutaj przy 4%, mimo że to jeszcze nie był maks, tak, pół roku później mieli oprocentowania 6%. To każdy zrobi takie wstrzymanie, wiesz, to jest ta sama sytuacja, jak skończyły się franki. W głowach wszyscy mieli ratę frankową, tak naprawdę klienci, czyli ile kosztuje nasz kredyt. Odcinamy z dnia na dzień te kredyty frankowe, zostają nam złotówkowe, które były droższe i nagle, ojej, jak na rynku jest drogo. Musi upłynąć jakiś czas, żeby się po prostu przyzwyczaić też, obyć z nową sytuacją. I tutaj też mieliśmy z tym do czynienia. Ludzie, zakup mieszkania to nie jest zakup chleba, z tym można poczekać. Więc jeżeli nagle wszystko urosło w krótkim czasie, to ja mogę powiedzieć, ojej, to ja jednak chwilę się wstrzymam. Ja tutaj
zobaczę, co będzie na rynku, może wrócę do tematu za 3 miesiące, za 6, ja nie muszę tego robić, ja mogę, większość osób może wynajmować, więc tutaj to, że było takie nagłe wstrzymanie i to, co on powiedział, z zapaścią, to mnie w ogóle nie dziwi. Dokładnie tak samo podchodzą deweloperzy. U nich ta jest inna bezwładność, bo to, co powiedziałeś, u nich czas inwestycji to jest 2-3 lata, jeżeli już tam nawet wezmę jakieś tam od momentu planu zakupu działki, to i pewnie z 5 w niektórych, więc u nich to jest inaczej, oni jeszcze jadą na tych, czy jechali na tych inwestycjach, które mieliśmy, które dzisiaj były wyprzedawane. Jeżeli nie było nowych, to co mamy? No na rynku mamy, nie nazwę tego dziurą, bo tam z tymi dziurami mieszkaniowymi to bym nie przesadzał, że my mamy dziury, ale po prostu z rynku zeszły, nie wiem, chodliwe mieszkania. Nawet te mniej chodliwe. No też, tak, ale to mi chodzi o to, że... Na skali ogólnego wyprzedania rynku, bo tak jest. No, to zależy oczywiście, też od razu powiem Państwu, w zależności w jakim mieście. Te miasta, to co pokazywałem na początku, nie rozwijają się w sposób równy. I w jednych są większe zwyżki, bardziej rosną ceny, w innych mniej. To też normalne w sumie, tak? To dobrze było widać na tych liczbach, które pokazałeś kwartał do kwartału, tam trzeci kwartał tego roku do drugiego kwartału. No, były po 3, tak? 3 duże miasta wybrane, zwyżki i to tam wieloprocentowe. Mniejsze miasta i wcale nie mówię żadne pipidówki, tylko po prostu mniejsze gdzieś tam w tej skali ludności i były spadki. Ale to pokazuje jedno, to pokazuje, że ten wzrost ceny, który my często codziennie widzimy, no najczęściej w telewizji, w internecie jeszcze częściej, po kilkadziesiąt procent w ostatnim roku, to one nie dotyczą całej Polski, one są bardzo zróżnicowane. Raz, że zależą od lokalizacji, czyli o jakim rynku mu mówimy. Dwa, one też, i tutaj bardzo mało jest o tym mówione, o segmencie rynku mieszkaniowego, bo jeżeli ktoś mi mówi, że w Warszawie ceny urosły na tam jakieś 20%, to ja jestem w stanie zrozumieć, że mogły urosnąć te chodliwe mieszkania, które ja nazywam chodliwymi, czyli te, które się mieściły w limicie bezpiecznego kredytu do 700-800 tysięcy, czyli mówimy do 50 metrów tam strzelem, mniej więcej. I one miały prawo rosnąć, bo był na nie popyt, jak jest zbyt, to wiadomo, co się dzieje na rynku, co się dzieje z cenami. Ale czy to samo się działo z mieszkaniami 80 metrów, 90? Nie. Od razu się, znaczy według jest... danych, już tutaj nie będę prezentował, ale tam niektórych portali, które pokazują właśnie wzrosty cen mieszkań w różnych miastach, ale też dzieląc je na jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe, to na przykład w Warszawie najmocniej wzrosły te, co już pokazałem, dwupokojowe, bo już te trzypokojowe w Warszawie, te oprócz bardzo malutkich trzypokojowych, oni po prostu na ten program bezpiecznego kredytu nie łapią. W innych miastach natomiast, w niektórych miastach bardziej, tam gdzie są niższe ceny za metr kwadratowy, rosły mocniej te mieszkania większe. To oczywiście, ale wiesz dlaczego? Dlatego, że w te 800 tysięcy, 700 w takim Olsztynie, tak, mieście wojewódzkim, to się zmieści 80-90% dostępnych na rynku mieszkań. Czyli jak ktoś tylko ma tą zdolność kredytową i chęć jeszcze zakupu, bo to wiadomo, że to tam tych parametrów zakupowych decyzji jest bardzo dużo, to on może dużo więcej kupić. Więc tak szybko te mieszkania z rynku nie schodziły. I ja bym, no mówię, no to jest... Dzisiaj ciężko ocenić, ile podrożały tak naprawdę nieruchomości w Polsce. No, teraz właśnie odpowiadając na pytanie zadane na początku, czy mając gotówkę czekać do kwietnia 2024, rozumiem, ten ktoś w domyśle spodziewa się, że ceny spadną. Pierwszą część to już żeś powiedział, krótko mówiąc, spójrz się, w jakiej lokalizacji chcesz kupować, bo to może być różnie i te lokalizacje wcale nie muszą się zachowywać tak samo. Ale czy jest jeszcze coś, co wpłynie i co powie, że my nie wiemy, jak się zachowa gospodarka w kwietniu, do kwietnia 2024? To się chyba nie wiemy, ale ona się tak jakoś bardzo dużo w stosunku do tego, co my mamy teraz. Jeżeli mówimy tylko o pierwszym kwartale przyszłego roku, to chyba jakoś tam nie będzie zmieniała. No, tutaj... Chyba, że politycy na to wpłyną.
Tak, aczkolwiek właśnie o to chodzi, bo my o tym rozmawiamy w kontekście wygaszania programu wygaszania, samoistnego wygaszania się programu Bezpieczny Kredyt 2%, ale tak samo jak doskonale wiemy, że już sama informacja, że ten program będzie od praktycznie jesieni tamtego roku, a już o wiośnie, zimie i wiośnie nie wspomnę, spowodowała to, że na rynek wyszli kupujący, tak, że efekt bezpiecznego kredytu już wtedy zaczął działać, tak. Już zainteresowanie się zwiększyło na rynku. Tak samo teraz, jeżeli my do końca roku, czy nawet trochę później, czy w tym pierwszym kwartale 2023, będziemy mieli jakiekolwiek informacje o nowych programach, czy o wsparciu tego obecnego jednak, tak, to pewnie mało prawdopodobne, no ale należy to jednak założyć, to te informacje wpłyną na rynek. Jeżeli my nie będziemy mieli żadnych informacji, a realnie dzisiaj zwróć uwagę, że my nie mamy żadnych informacji, bo jedynym przekazem, jaki idzie, to jest od obecnej władzy. Tak? No nie, tutaj będę polemizował, bo przekaz od obecnej władzy to jest, ale mamy też przekaz od tych, którzy chcą stworzyć nowy rząd. 4 co najmniej przekazy w programach tych partyjnych, mocno wzajemnie rozbieżne. Można je tak w skrócie złożyć, że jedni mówią, że będziemy rozdawać pieniądze, drudzy prezes z dawnictwem, a trzeci wybudujemy mieszkania komunalne. Tak więc to pytanie jest, co oni ustalą. Wiesz, dzisiaj bezpieczny kredyt z wykresów, które pokazywaliśmy i ty omawiałeś, jest potężnym czynnikiem wpływającym na rynek i jest to czynnik pozagospodarczy. Gdyby u nas się kierować stopami procentowymi, normalnymi i nie było tego programu Bezpieczny Kredyt, to mielibyśmy to samo co w Niemczech czy w Szwecji, spadki cen nieruchomości, zamykane budowy, tak by było. A u nas to nie nastąpiło, bo Bezpieczny Kredyt, a nawet plotka o tym Bezpiecznym Kredycie, jak słusznie powiedziałeś, nakręciła rynek. Tomek, ale to wiesz, to jest tak jak to, co powiedziałeś. Z jednej strony mieliśmy zapowiedź już przedwyborczego programu partii rządzącej i jednak było założenie, że ten konkretny program może zostać wprowadzony, bo chociażby są wybory, tak? No z różnych powodów, ale wybory były też tym bodźcem. A teraz z drugiej strony mamy obietnice przedwyborcze 4 ugrupowań, które muszą znaleźć wspólny punkt. My dzisiaj prawie nic o tym wspólnym punkcie nie usłyszeliśmy. Przynajmniej ja nic nie słyszałem, nikt sensownie nie powiedział, my teraz wspólnie dogadaliśmy się i w budownictwie, w mieszkalnictwie będziemy szli w tym kierunku. Nie, jest po prostu cisza, będzie zajmowanie się, uważam, innymi rzeczami i do momentu, kiedy ktoś się cokolwiek nie wyklaruje w tym temacie, to odpowiedź na pytanie, czy ceny będą rosły, czy nie będą rosły, to jest takie no, na zasadzie, będzie padać, chyba że nie będzie padać. No, nie chcę się bawić w prognozy polityczne, chcę tylko zwrócić uwagę, że nasz ten rynek nieruchomości, o czym wielokrotnie mówiliśmy, on w pewnym momencie już tuż przed COVID-em powinien wejść w fazę niewielkiej korekty. Nie wszedł, bo decyzje właśnie polityczne, ratowania gospodarki, niskie stopy bardzo procentowe zachęciły do kupowania. Potem mieliśmy teraz właśnie ten polityczny, bezpieczny kredyt, który znowu taki rynek stygnący podbił. Trudno nam powiedzieć, zupełnie nie wiemy, co ja przynajmniej nie wiem, co zrobi koalicja. Nie wiem, czy ona wie, co zrobi sama w sobie. Wobec tego odpowiedź na pytanie naszego widza, czy ma teraz kupować mieszkanie, mając gotówkę, czy poczekać do przyszłego, do początku 2024, no tak naprawdę, a skąd my możemy wiedzieć, co postanowią politycy? To jest pierwsza rzecz. Druga to jest to, że niestety ten rynek jest w tej chwili mocno sterowany politycznie, a trzeci to jest taka ciekawa konstatacja, że ludzie zaczynają przynajmniej wypowiadać się o tym, ja już widziałem kilka takich wypowiedzi, nie jedną, nie wiem, czy to będzie trend, ale zaczynają niektórzy mówić, że mając nawet dobre zarobki, nie mają zamiaru kupować w tak drogich miejscach, skoro im praca pozwala kupienie gdzie indziej, co też pokazuje, że przynajmniej na dzień dzisiejszy część osób doszła do takiego poziomu enough is enough, po prostu wystarczy. Czy to będzie kontynuowane, jakie będą nasze zarobki, skąd my wiemy, jaka będzie nasza gospodarka? Wiesz co, to też jest chyba różnica w tym, po co my chcemy kupować. Bo jedni kupują po to, żeby mieszkać,
Czyli żeby mieć dach nad głową dla siebie, dla rodziny, taki zaspokojenie tej jednej z najważniejszych życiowych potrzeb. I tutaj faktycznie jak ktoś ma zdalną pracę, taką specyfikę swojego zajęcia, to on może mieszkać gdzie chce tak naprawdę. On może znaleźć lepsze mieszkanie do samego mieszkania, tak, komfortowo, w niższej cenie, gdzieś dalej od obecnego, wcale nie musi mieszkać. To zależy, jak się żyje. No jeżeli ktoś lubi ciszę, spokój, może, nie wiem, z centrum Warszawy się wynieść. Jeśli ktoś lubi bardzo, nie wiem, życie towarzyskie, prowadzi bujne życie towarzyskie, no to mieszkanie na wsi będzie go męczyło. To tam jest milion składowych tego. Natomiast inną grupą jest grupa osób, która jednak do zakupu nieruchomości podchodzi inwestycyjnie. Nawet jak kupuje dla siebie, kupuje to mieszkanie, w którym będzie mieszkać, to jest dużo osób i ja to bardzo popieram, kupuję to inwestycyjnie, czyli na zasadzie takiej, ale gdyby coś się złego działo, czy ja szybko to sprzedam? Takie podchodzenie do tych nieruchomości jest o tyle inwestycyjne, że chcę w nich trzymać pieniądze jak w złocie, to jest o tyle trudne, że jak mam te kilka sztabek złota, to mogę, ja potrzebuję tylko część pieniędzy, to mogę sprzedać jedną i to w zasadzie dość szybko. Bardziej miałem na myśli nie to, że ktoś kupuje wiele nieruchomości, żeby tam ulokować środki, tylko kupuje tą swoją, to naprawdę dla siebie, żeby nie kupować tylko dlatego, żeby mieszkać. To jest takie moje podejście, że ja bym wolał, żeby jednak na tą nieruchomość patrzeć przez pryzmat tego, że to jest towar. Ja wiem, że ja chcę to kupić do mieszkania, żeby te swoje potrzeby podstawowe zaspokoić, ale żeby to był też element rynku. Jeżeli gdyby coś się działo, to żebym mógł zareagować. Ja powiem tak, że jeżeli kupujecie nieruchomości dla siebie i chcecie tam mieszkać, to też jest ograniczony czas, jak długo możesz czekać z tą decyzją, bo może nagle masz dojść mieszkania z teściami, z teściową i chcesz zacząć swoje własne gniazdo założyć i mieszkać oddzielnie, albo się wynieść od rodziców, albo zmieniasz pracę i po prostu musisz zmienić. I ja tak uważam, że jeżeli ktoś kupuje na potrzeby swoje życiowe, to też nie powinien się tak ortodoksyjnie trzymać tego, aha, ja chcę koniecznie trafić, że kupuję na dołku, a sprzedam na górce rynkowej, bo nigdy, to co ty powiedziałeś, w życiu nigdy nie wiesz, kiedy życie ci powie, musisz sprzedać tę nieruchomość, bo coś się wydarzyło, coś dobrego albo coś złego, różnie bywa. Więc w ogóle chciałem w ogóle podsumować tą naszą dyskusję. Jest takie polskie przysłowie czy powiedzenie, które mówi: na dwoje babka wróżyła. Ale dziś, zgodnie z powiedzeniem, z przekleństwem chińskim, żyjemy w ciekawych czasach. Ja bym powiedział, że na czworo babka koalicyjna wróżyła, co najmniej na czworo. I jeżeli ktoś myśli, że ja podejmę decyzję i powiem ci: kupuj, bo się ceny spadną, albo kupuj, bo jeszcze bardziej urosną, to ja takiej decyzji, takiej rady wam nie ośmielę się dać, bo ja wiem, że na czworo babka koalicyjna wróżyła. Musimy się troszeczkę, według mnie, uzbroić w cierpliwość i zobaczyć, jaki kierunek będzie przyjęty, kiedy powstanie już taki nowy, stabilny rząd w Polsce. Jeszcze mam jedną ciekawostkę, bo dużo osób teraz pyta, jak klienci reagują, czy czekają na, nie wiem, 0% kredyt, czy przyspieszają swoje decyzje. To w ostatnim czasie jest bardzo dużo zapytań od osób, które normalnie planowały na wiosnę rozpoczęcie swojej budowy swojego domu. No to jest normalne. Na wiosnę chcę budować, ciepło, mogę to robić. To dzisiaj te osoby pytają, czy mogą ruszyć z kredytem jeszcze w tym roku, żeby mieć pewność, że załapią się na dopłaty. Boją się. Z bezpiecznym kredytem. Z bezpiecznym kredytem 2%, tak, z tym preferencyjnym, z tym, gdzie są dopłaty. Boją się, że nie wyrobią się z pozwoleniem na budowę. To jest sporo pytań o to, czy można procedurę kredytową rozpocząć bez prawomocnego pozwolenia na budowę. Bo chodzi o to, żeby ten wniosek złożyć do banku jeszcze w tym roku, przed 31 grudnia, i żeby bank go zarejestrował, żeby cała procedura ruszyła, a wtedy jak w styczniu, może na początku, pod koniec, pozwolenie na budowę, to dalej procedura pójdzie. I to jest dosyć ciekawe, bo wcześniej tych pytań nie mieliśmy. Po prostu no, kto dzisiaj miał robić transakcję, kto miał dzisiaj budować, to ją po prostu robił. Kto miał przyspieszyć, to już przyspieszył, tak? To mamy te wnioski w bankach. A tutaj widzimy, że jednak jest grupa osób spora, która chciałaby mieć tańszy kredyt, a nie do końca wierzy, że on będzie.
A mogą dostać, a mogą złożyć ten wniosek? Mogą rozpocząć tą procedurę, czy niekoniecznie? Mogą rozpocząć. Mogą. No, musicie. Jest na to rozwiązanie. Musicie kontaktować się z Krzysztofem w tej sprawie. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, zapraszam do subskrybowania tego kanału, do sugerowania nam tematów kolejnych audycji, do uczestnictwa na serwerze Discord. No i też wejdźcie na stronę cement24.pl, gdzie możecie znaleźć na przykład dane czy wykresy użyte w tej audycji w takiej formie bardziej statycznej. No i cóż, pamiętajcie, na czworo babka wróżyła. Trzymajcie się. Do zobaczenia.